To wyjątkowe przedsięwzięcie artystyczne jest inicjatywą organizacji i instytucji działających na terenie Lubina i oczywiście wielu osób z otwartym sercem. Dochód z koncertu przekazany zostanie Stowarzyszeniu Równe Szanse oraz Fundacji Vivre, bez których życie wielu osób wyglądałoby dziś zupełnie inaczej. Warsztaty terapii zajęciowej Promyk i Słoneczko, ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny Promyk Słońca dla dzieci od 3 lat oraz Dom Pomocy Społecznej Ostoja działają i rozwijają się pod skrzydłami Stowarzyszenia Równe Szanse. Stowarzyszenie swoją opieką obejmuje dzieciaczki w wieku od 3 lat po osoby dorosłe, które uczestniczą w warsztatach terapii zajęciowej, aż po naszych seniorów, gdzie możemy ich gościć w swoich progach w Domu Pomocy Społecznej Ostoja. Swoją opieką Stowarzyszenie Równe Szanse otacza obecnie 110 osób, którymi opiekuje się 55 pracowników. W ramach prowadzonych warsztatów terapii zajęciowej funkcjonuje 11 pracowni, m.in. stolarska i rękodzieła, gospodarstwa domowego i ogrodnicza, plastyczno-ceramiczna, poligraficzno-fotograficzna i muzyczno teatralna. To właśnie dla podopiecznych Stowarzyszenia Równe Szanse zagra Narodowa Orkiestra Dęta wspólnie z gwiazdami polskiej sceny muzycznej. Muzyka przede wszystkim łączy nas, otwiera portfele też, ale muzyka jest to system terapeutyczny dla tych osób, którzy otwierają swoje umysły i starają się pomóc. Czyli ja tutaj, tak jak mówię, jak dzieci, jeżeli dla nich się gra, oni są spokojniejsi, lżejsi. Drugim z beneficjentów charytatywnego koncertu z Narodową jest Fundacja Centrum Psychoonkologii Vivre. Jej działanie adresowane jest do pacjentów onkologicznych i ich rodzin na wszystkich etapach od diagnozy do leczenia paliatywnego. Zajmujemy się zwykłymi ludźmi, którzy znaleźli się w bardzo niezwykłej, nieoczekiwanej dla siebie sytuacji. Usłyszeli rozpoznanie: masz chorobę nowotworową. To jest sytuacja, której póki nie doświadczymy, nie jesteśmy w sobie w stanie nawet wyobrazić, z jak gigantycznym stresem się wiąże. Jak odnaleźć się w nowej, trudnej sytuacji związanej z diagnozą choroby onkologicznej? Jak przygotować się do kolejnych etapów leczenia? Jak pokonać obawy, niepokój i bezradność wynikające z choroby najbliższych? Na tej wiele innych pytań można znaleźć odpowiedzi właśnie tu, w Fundacji Vivre. Wsparcie psychiczne. Po śmierci męża. Ja nie mogłam się otrząsnąć jeszcze dzisiaj. Mam sobie układać życie od nowa, w pojedynkę. Nie myślę już tak, że nic przede mną nie ma. Dzięki właśnie fundacji, że korzystam co tygodnia. Zdiagnozowano u mojego taty złośliwy nowotwór opłucnej. W trakcie takiej choroby nowotworowej jest zaburzona komunikacja, znajdujemy się w zupełnie nowej rzeczywistości. Ja nie potrafiłem z tatą rozmawiać, ani tato ze mną, zamiast maksymalnie wykorzystywać ten czas. Jest mnóstwo takich sprzecznych emocji w nas. Nadzieja przepełnia się z jakimś żalem, z jakimś bólem, z tym, co będzie następnego dnia. Dzięki fundacji przede wszystkim nauczyliśmy się rozmawiać. Do tej pory korzystam z wsparcia psychologicznego, chodzę na indywidualne spotkania psychologiczne, jak również uczestniczę w zajęciach terapii zajęciowej, które mi pomagają mi uspokoić się i myśleć pozytywnie o przyszłości. Warto zostać wirtuozem pomagania, kupując bilet cegiełkę na koncert, podczas którego wystąpią m.in. Anna Wyszkoni, Grubson, Kleszcz, Leroy, Maria Sadowska i Messiah. Oczywiście w towarzystwie Narodowej Orkiestry Dętej. Można również wziąć udział w licytacjach na facebookowym profilu Klucze do Ludzkich Serc. Charytatywny koncert z Narodową.